Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was makijaż bez lusterka, więc kompletnie nie będę wiedziała, co tutaj się za chwilę będzie działo. Będę robiła takie coś pierwszy raz i dodatkowym utrudnieniem dla mnie jest to, że zapomniałam wziąć ze sobą beauty blendera, także będę musiała posiłkować się tym, co mam, czyli rękami i pędzelkami. Także zostańcie ze mną, bo na pewno tutaj za chwilę będzie się działa magia. Ja, słuchajcie, zacznę sobie chyba od najprostszej na świecie rzeczy. W ogóle będę się posiłkowała paletką, która nie ma lusterka, żeby nie było, że podglądam. Chciałabym zacząć w zasadzie od nałożenia sobie balsamu na usta, także wezmę sobie ten mój zajechany już przez życie z Action. W ogóle nie polecałam go Wam w moich polecajkach z Action na TikToku, ale jeżeli chcecie zobaczyć sobie tą serię, to koniecznie wpadajcie tutaj w shortsy, albo właśnie na TikToka i tam sobie zobaczcie, co Wam polecam. A ja zaczynam. Wiecie, to będzie łatwe, bo on jest jakby niewidoczny i tylko ja wiem, że on tam jest, ale w zasadzie mój makijaż chyba sobie rozpocznę od korektora. Będę używała korektora z Paese, tego samego, którego zamówiłam kiedyś w paczce z Hebe i rozpakowywanie tej paczki, unboxing też możecie zobaczyć na moim kanale. I będę musiała to zrobić nie gąbeczką jak zawsze, tylko rękami, bo zapomniałam gąbeczki. Dam sobie trochę pod nos, bo tam wiem, że mam zaczerwienione miejsca i zawsze sobie daję tutaj, bo tutaj mam największe problemy ze skórą i zawsze miałam gdzieś tam. A i tu mam jakieś chyba niedoskonałości, bo coś tym sobie wczoraj pogrzebałam, więc tutaj sobie też go nawalę. I on się trochę ciężko rozprowadza w ogóle ten podkład, korektor, więc mam nadzieję, że on mnie nie rozczaruje teraz, ale przykryję go najwyżej podkładem. Jezu, nawet nie wiem, czy to jest roztarte już, czy nie jest. Te oczy. Tak zrobię. To będzie najbezpieczniejsza opcja i chyba od razu zrobię sobie dzięki temu taką bazę pod cienie. Niestety nie widzę, co się dzieje i chyba użyję sobie mojego ulubionego podkładu, bo jemu ufam, że nie zrobi mi żadnych smug ani jakichś tam innych cudów na twarzy. Jest to podkład Illumis Belle, dostępny w Biedronkach i używany przeze mnie od zawsze. Ja zawsze nakładam go sobie na twarz w ogóle takimi etapami i wtedy wiem, że nie będę miała tego za dużo, ale nie wiem, czy się nie obryzgałam już. Nie wiem, zawsze daję sobie tak na czoło, na nos, właśnie tu na tą brodę nieszczęsną. Nie wiem, czy nie dałam go za dużo teraz. A w ogóle tak nie nakładam podkładu, zawsze nakładam gąbeczką, ładnie rozcieram, a teraz... Boże... Całe życie nieprzygotowana, do szkoły też tak łaziłam. Ja będę wklepywać, to może nie będzie aż tak źle. Ja tak kiedyś nakładałam podkład, to było chyba w gimnazjum, ja w ogóle opaski nie założyłam. To było chyba w gimnazjum i ja tak w ogóle nie patrzyłam, gdzie to się nakłada, a gdzie nie, tylko tak, wiecie, brałam i tak... I jeszcze potem z różu sobie takie dwa paski robiłam i jak Indianin. To były początki mojego makijażu. Postaram się go użyć jak kremu. Może to będzie bezpieczniejsza opcja, żeby właśnie nie nawalić sobie tam jakiś... Tam go chyba dużo dałam na to czoło. Żeby sobie takich smug nie narobić. Chociaż on mi się tak ładnie wkomponowuje zawsze w cerę, że nie powinien mi zrobić krzywdy. Jakoś tak ufam mu. No ale zobaczymy. Jezu, najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy gdzieś go nie zostawiłam po prostu, czy on gdzieś, wiecie, nie mam krechy po prostu zrobionej. Może, kurczę, bezpieczniej by było jednak go kłaść po troszku.
Dobra, nie wiem, no tak musi zostać po prostu. Ja sobie teraz umyję trochę rękę. Ja będę się posiłkować właśnie, tak jak wspominałam, paletką, która nie ma lusterka, żeby nie było, że oszukuję. Jest to w ogóle paletka z Lovely. Ja ją kiedyś kupiłam, chcąc zrobić sobie make-up. Kupiłam sobie tą paletkę, chcąc zrobić sobie fajny make-up na ślub mojej koleżanki. On ma bardzo mocny pigment, ja będę chciała powtórzyć ten makijaż. Może gdzieś tam zapodam wam zdjęcie, jak się wtedy pomalowałam. Miałam fajny, bardzo różowy, ładny make-up. Także będę próbować go odtworzyć. To są dosyć mocne pigmenty i nie chciałabym sobie zrobić krzywdy. Nie wiem, ja mam taki pomysł, że chyba od pędzelka będę to robić, żeby jakby wiedzieć, dokąd dojechać. O matko i córko. Ja nie wiem, czy wzięłam go na tyle dużo, że on jest już taki intensywny, czy na tyle mało, że go na przykład nie widać. Nawet nie wiem, jaki on ma kolor. On jest taki... Tylko, że tu nie mam podkładu. Co? Nie wiem, to mi się chyba nie sprawdza z tym. Ja nie czuję tego. Dobra, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Ja mam to w drugą stronę zrobić. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. Pewnie nie. Dobra, staram się go nałożyć sobie na całą ruchomą powiekę, no bo mniej więcej czuję, gdzie mam ruchomą powiekę. I wyblenduję go najwyżej jakimś takim w miarę neutralnym, albo nie wiem, pudrem, czymś, żeby... Dobra, tak musi być. Ja nałożę go chyba na całość. I nałożę go też na dolną powiekę. Muszę ją najpierw znaleźć. Muszę teraz świetnie wyglądać z tymi oczami do góry. Dobra, nie wiem. Jakbym miała tak na co dzień nie używać lusterka, to bym się chyba lepiej wolała wcale nie malować. Dobra, dodałabym sobie w kącik, dobrze ja mówię. No, źle mówię. Dodałabym sobie tutaj mocniejszy cień, żeby tak fajne przejście zrobić, ale śmiem wątpić, że to będzie fajne przejście. Będę wyglądała jak klaun z cyrku. Waham się bardzo mocno, czy w ogóle robić kreski, bo... Nie wiem, czy to nie pogorszy tego stanu. Dobra, jeżeli chodzi o cienie, to ja już chyba odpuszczę, bo to coś czuję, że nie będzie nic dobrego. Ale wpadnę na taki pomysł, że chyba go tutaj troszkę... Nie patrzę w lusterko. Że chyba go tutaj troszkę pudrem go tak... nie wiem, postaram się rozblendować po prostu trochę. Nie wiem, czy nie sknocę tego teraz. Jakby to co najmniej było coś najpiękniejszego, nie? Ale... Dobra. Coś różowego tu zostało, więc pewnie roztarłam. Mam nadzieję, że też nie za mocno, ale... Dobra, zobaczymy. Nie patrzę. I co? Kolejnym krokiem ja sobie teraz chyba będę kładła bronzer. Tak mi się wydaje. Bronzera się nie boję. Wydaje mi się, że... Bo bronzer jakby robię... On nie ma lusterka.
bronzer jakby robię na co dzień, więc wydaje mi się, że będę miała co do niego dosyć spoko wyczucie, bo na przykład cieniami takimi mocnymi no nie maluję się na co dzień, tylko właśnie na jakieś większe wyjścia. Ale bronzerem robię sobie policzki i tak dalej codziennie, więc tutaj powinno mi pójść ok. Mam nadzieję. Nie wiem tylko ile go nałożyłam, więc... Ale ja go bardzo lubię. Bardzo lubię ten produkt. On nie powinien mi zrobić jakiejś większej krzywdy. Więc nie powinno być najgorzej, tak mi się wydaje. Ja sobie zawsze jeszcze tutaj nakładam. Trochę tu. No i chyba tak zostawię. Nie będę przedobrzać z nim. I polecę też z różem teraz. On ma lusterko, ale też nie patrzę. Będę tak patrzeć, żeby nie patrzeć. I zrobię sobie tym samym pędzelkiem co bronzer, bo i tak chcę je tak zblendować ze sobą, żeby... No wiecie, tak połączyć, żeby... W miarę to jakoś było może. Dam sobie też na nos. Lubię róż na nosie, więc... Tego się nie boję. Dobra. Może jakoś będzie. Co sobie dam teraz? Może brwi. Ja brwi na co dzień też jakoś nie maluję, raczej robię henne i potem sobie tylko wyczesuję. Ale dzisiaj troszeczkę je podkreślę. Nie wiem, tu mam chyba brew. Zrobię to delikatnie. Będę patrzeć w kamerę, żebyście mi nie mówili, że gdzieś mam tam lusterka. Ja mam taką manię uciekania oczami. Ale tak mi jest lepiej. Zawsze się faceci chyba zastanawiają, czemu dziewczyny jak się malują, to nie wiem, z otwartą buzią albo gdzieś tak, a to pomaga, naprawdę. Dobra, nie wiem, ja tak bardzo delikatnie się staram to zrobić. Mam też dosyć jasną kredkę, więc może nie zrobię sobie nią olbrzymiej krzywdy. Nie wiem, to nie jest chyba dobre, ale zrobię sobie teraz mydełkiem. Może trochę tą kredkę wyczeszę chociaż po prostu, jeżeli ją położyłam krzywo. Coś czuję, że prosto to nie było na pewno. Jakieś takie przerywane ruchy miałam. Nie wiem, robię to na wyczucie, mam bezbarwne mydełko, więc... Może nie będzie dramatu. Takiego aż. No dobrze. Co zrobię, jak nic nie zrobię? No tą kreskę spróbuję zrobić, ale... Oh my god. O nie. Nie, nie wiem, gdzie mi się oko zaczyna. Jak sobie to wsadzę do oka? Jestem ubezpieczona od takich rzeczy? Może zamknę to oko lepiej. Tu, o. Kurde, tego się nie da. Nie da się tego zrobić. Będę wyglądała jak debil. O nie, już dotknęła, nie. Cicho. Cicho, nie mówcie nic. Jezu, jak ja mam to teraz poprawić? Bo złapałam chyba coś. Widzę, jak pędzelek leci mi przy rzęsach, więc liczę na to, że może nie jest tragicznie. Jest tragicznie? Dobra, już nie poprawiam tego, bo to i tak będzie po prostu... Nieistotne. Wsadziłam sobie to chyba do oka.
Nie wiem w ogóle dokąd mam dojechać. Jedna będzie pewnie długa, druga krótka, nie wiem. Jezu. Jak paralityk to robię. Na tym ślubie wyglądałam ładniej, jakby co na pewno. Na tym, na którym tą paletkę kupiłam. Dobra, nie, to już zostawiam to. Wam do oceny. I lecę dalej, bo nie chcę się pogrążać. I teraz właśnie mam zagwozdkę. Czy będę robić różowe usta, czy beżowe? I normalnie bym zrobiła chyba beżowe, ale nie ukrywając, że jest to filmik kontentowy i chcę, żeby tutaj się działo dużo ciekawych rzeczy, to chyba zrobię róż, bo będzie pewnie bardziej efektywny. Ale najpierw opruszę się trochę pudrem. Dobra, tak to chyba już zostawię i ja o czymś zapomniałam na pewno. O, rzęsy. Rzęsy, ja zawsze zapominam o rzęsach. Biorę mój ulubiony tusz do rzęs, który używam codziennie, czyli Rimmel Wonderful. Używam go od lat. I może sobie nim nie zrobię krzywdy. Malowanie rzęs mi się wydaje, że nie jest takie trudne, jak się nie patrzy. Najgorsza na pewno jest kreska. Na pewno brwi. I pewnie te cienie też wyglądają, jak wyglądają. Chociaż liczę na to, że jak je rozblendowałam tym pudrem, to może nie będzie aż tak tragicznie. Nie wiem w ogóle, gdzie ja dojeżdżam tymi rzęsami. Najgorsze jest to, że nie wiem teraz, czy ten tusz mi się odbije gdzieś, czy nie. No ale... już nic nie zrobię. Dobra, i spróbuję sobie też dolne pomalować. O nie, chyba nosa dotkłam. O nie. O nie. No. Nie ma? Nie wiadomo. Dobra, tak zostawiam te rzęsy. I lecę z ustami. To jest chyba ostatni etap, tak? Oczy mamy. Bronzer, róż. No może rozświetlacz jeszcze trochę nałożę, bo rozświetlacz też gdzieś tam powinien się znaleźć. Ja miałam pomysł, żeby go sobie gąbeczką nałożyć, której nie wzięłam, więc jadę palcem. Mam w ogóle taki w płynie i teraz dużo bardziej by mi się przydał sypki na pewno. Ale dobra, będę się starała to zrobić tak delikatnie, żeby nie popsuć tego jakże cudownego makijażu na pewno, wspaniałego. Trochę na nos sobie dam, co bym błyszczała. Może tutaj trochę? Jak już go tyle nawaliłam, to sobie trochę tu też dam. Dobra, tak już zostawiam. I ostatnim etapem są usta. Zrobię na różowo, żeby pasowały do oka. I objadę je w ogóle całe kredką. Zrobię je całe kredką i na to błyszczyk. W ogóle taki mam patent, że żeby nie kupować miliona pomadek różnych kolorów, to mam w ogóle taki fajny błyszczyk. I właśnie dosyć fajne, miękkie kredki, te z Action też, które Wam polecam. Mam ich od groma różnego rodzaju kolorów i robię sobie tak, że maluję sobie nimi dosłownie całe usta, przejeżdżam tym błyszczykiem. To super się trzyma i wygląda jak najpiękniejsze pomadki, także polecam Wam ten patent. No a ja zaczynam. A nie wiem, gdzie mi się usta zaczynają, a gdzie kończą. Najwyżej sobie trochę powiększę. A tu mniej więcej czuję.
O, może tak zrobię? Będzie. Dobra, tak zostawiam i przejadę sobie teraz tym błyszczykiem, żeby... Dobra. I słuchajcie, to chyba będzie koniec mojego make-upu. Proszę ocenić w komentarzach w skali od 1 do 10, co sądzicie, jak się prezentuje, waszym zdaniem. Czy zrobilibyście to lepiej, gorzej, czy co w ogóle uważacie? A ja zamierzam teraz wziąć paletkę z lusterkiem i w końcu się zobaczyć. Także 3, 4. Ej! Ej, no nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Podkład spoko nałożyłam. Usta wydaje mi się, no troszkę może tutaj delikatnie. Ale też nie jest źle. I nawet te kreski nie wyglądają tragicznie. No nie są dojechane do kącików, ale brwi też nie poszły najgorzej. Cienie też są moim zdaniem takie 9 na 10 jak bez lusterka. Całkiem fajnie. Naprawdę myślałam, że wyjdzie mi to o niebo gorzej. Można powiedzieć, że coś jest o niebo gorzej. Że wyjdzie mi to dużo gorzej. Myślałam, że będzie tragedia, ale nie jest tak fatalnie. Wydaje mi się, że teraz tylko mam to oko do zmycia i źle nie wygląda to. Dajcie znać, co wy myślicie. Jestem bardzo ciekawa i koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie więcej takich challenge'y ode mnie. Mam w zanadrzu kilka pomysłów, także jeżeli ten filmik bez lusterka przypadnie wam do gustu, to na pewno będę chciała je dla was nagrywać. Tymczasem zapraszam was koniecznie na mój Instagram, na TikToka. Subskrybujcie ten kanał, bo ja na 1000 subskrypcji szykuję dla was już coś teraz mega fajnego, co wam się spodoba, związanego właśnie z kosmetykami, z makijażami, także bądźcie tutaj czujni, czujne, wyczekujcie i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć, pa!